Cześć! W ostatnim projekcie Denko mówiłam Wam, że idą te moje projekty Denka w bardzo ciekawą stronę, ponieważ coraz mniej kosmetyków używam, coraz mniejsze są te moje deneczka i w sumie całkiem mi się to podoba, że ta moja pielęgnacja obrała takie, może nie tyle monotonne, ale właśnie pewnego rodzaju takie tory, że wiem co stosuję, wiem co lubię i tego się trzymam i nie skaczę tak po kosmetykach, chociaż mi się rzadko to zdarzało, ale i tak w tym momencie widzę u siebie jeszcze większą systematyczność i mega, mega mnie to cieszy, że doszłam do takiego etapu, więc dzisiaj, słuchajcie, po raz kolejny malutkie denko, ale treściwe, dużo ulubieńców. Trafił się też kosmetyk, który bardzo mnie rozczarował, więc zapraszam serdecznie do oglądania, jeżeli to tylko Was interesuje, ale zanim przejdziecie dalej, pamiętajcie o łapce w górze, niech jeszcze więcej dziewczyn się dowie, jakie kosmetyki warto stosować. A teraz już przechodzimy do tego, co ja tutaj mam. I słuchajcie, zacznijmy od kosmetyku, którego obecność mnie w ogóle tutaj totalnie śmieszy, czyli suchy szampon Alterra. I to jest kosmetyk, który przeleżał w moich zapasach, no ja nie pamiętam, ale chyba ze 2 lata, albo przynajmniej grubo ponad rok. I ja go chyba użyłam tylko raz. Dlaczego? To było kilka lat temu, 3-4 lata temu, kiedy ja się dowiedziałam, że wyszedł pierwszy suchy szampon o naturalnym składzie. To był w ogóle z Ekocery. I ja go kupiłam, bo stwierdziłam, no takie rzeczy warto mieć, a poza tym, jeżeli pierwszy raz w życiu wiem, że jest naturalny, suchy szampon, no to koniecznie musiałam go mieć i musiałam go wypróbować, o nim Wam opowiedzieć, robiłyśmy test, no i super. No i o ile tamten z Ekocery, ja go faktycznie kilka razy wykorzystałam, bo go Wam pokazywałam, bo go miałam tak awaryjnie, kilka razy użyłam, ale i tak go całkowicie nie zużyłam. Że na moich ciemnych włosach w ogóle suchy szampon to jeszcze dawał taki efekt siwizny, więc naprawdę nie miałam chęci, żeby po niego sięgać. No ale minęła data ważności, uznałam, że faktycznie ja go tam od czasu do czasu stosowałam. A pojawiła się nowa alternatywa, Alterra, może będzie ciekawszy, może będzie lepszy. W międzyczasie jeszcze zobaczyłam na Instastory jednej ze znajomych mi kobiet, że stosowała, że daje u niej to fantastyczny efekt odbicia włosów od nasady, a że ta dziewczyna ma taką bujną grzywę włosów, długich blond, no to stwierdziłam, kurczę, to ja też bym chciała i stwierdziłam, dobra, kupuję. I słuchajcie, może ja go użyłam raz. I od tamtej pory on przeleżał u mnie w łazience i powiem szczerze, ja po prostu nie sięgam po takiej kosmetyki. On leżał u mnie, wiedząc, że jest pełny. Ja go użyłam może raz, może 2 razy, tylko tego nie pamiętam. Autentycznie ja przez ten czas nie sięgałam po niego. Ja go sobie dodałam do kąpieli, bo przypomniałam sobie, że jest taka metoda, że chyba w skrobi ziemniaczanej kąpie się dzieci, żeby miały gładką skórę i nie miały stanów zapalnych. A to właśnie jest oparte o skrobie. Tak, jest oparty o skrobie, no i stwierdziłam, no to sobie zrobię taką kąpiel w skrobi. Po prostu dodałam go sobie do kąpieli. Skóra owszem była gładka, było fajnie, no ale wracać już do niego nie zamierzam. Jeśli chodzi o działanie na włosy, takie wiecie, to matujące, ja nawet nie pamiętam, czy on był ok. Bardziej pamiętam, że mi zależało na tym, żeby mieć taką grzywę, jak miała ta znajoma mi osoba, ale no z moimi włosami cienkimi, no niestety to się nie dało zrobić. Dopiero odkąd zaczęłam nosić włosy falowane, to jak widać one same sterczą, same z siebie, tak jak właśnie ja próbowałam zrobić to przy pomocy tego typu kosmetyku i mi nie wychodziło. Więc widzicie, czasami nie ma co ingerować tak bardzo w naturę, ona wie, co jest dla nas dobre, prawda? No, zdarza się. Następny kosmetyk. Krem dla dzieci 3+, z ceramidami firmy Sylveco. To jest bardzo fajny krem i przyznam, że ja go teraz używam z tego względu, że używam kremu z retinolem. I po prostu chciałam mieć coś, co będzie mi dodatkowo skórę chroniło w ciągu dnia i właśnie ceramidy całkiem są ciekawą opcją, bo one troszkę tą skórę chronią, jednocześnie nie zostawiają jakiejś wybitnie tłustej warstwy. Troszkę się obawiałam, jak moja trądzikowa cera zareaguje, bo zdarzało mi się przy serach z ceramidami, jeżeli ich nadużywałam, to moja skóra miała tendencję do większej ilości niedoskonałości, ale tutaj mam wrażenie, że chyba te stężenia są tak wyważone, że faktycznie codzienne stosowanie tych ceramidów i tak nie przeciąża nadmiernie skóry. Ja przynajmniej nie zaobserwowałam żadnego pogorszenia się stanu cery i to już było drugie opakowanie, które zużyłam i po nim mam taki efekt, że skóra jest taka nie dość, że nawilżona, to bardzo przyjemna i gładka i mięciutka. Więc jeżeli lubicie takie efekty, jeżeli macie skórę suchą, szorstką, która wymaga takiego czegoś, żeby ona była taka gładka i taka miękka, przyjemna jak pupcia niemowlęcia, no to właśnie, to jest bardzo ciekawa opcja. Następnie masło do ciała Ochtomi. Ej, zobaczcie w ogóle tą grafikę. No przecież
One są tak piękne, holograficzny napis, kotek, róż. Ja mam 30 lat, a po prostu uwielbiam tego typu gadżety. To było masło do ciała, więc ono było typowo tłuste i treściwe, więc ja go bardzo powoli sobie zużywałam. No, słuchajcie, ja go otwarłam w grudniu i do tej pory ja go sobie, wiecie, powolutku, powolutku, bo to cienką warstwą, żeby nie przetłuścić tej skóry nadmiernie, ale ogólnie bardzo przyjemny kosmetyk, jeżeli lubicie masła. Ja też za taką formułą nie przepadam, więc zazwyczaj stosowałam jakiś balsam, a kiedy tak miałam taką fazę, że chciałabym coś bardziej treściwego zastosować, no to sięgałam sobie po to masło i ono miało taki cytrusowy mocno zapach i ten zapach się bardzo długo utrzymywał, więc dla tych z Was, które lubią cytrusy i lubią, jeżeli kosmetyk na długo utrzymuje ten swój zapach i lubi treściwe kosmetyki, na przykład macie bardzo suchą skórę, która wymaga takiego uelastyczniania mocnego, no to to był taki produkt. I to, co chciałabym też pochwalić, metalowe opakowanie, ojej, to pachnie dalej tak, no, tak soczyście, jakby jakaś pomarańcza, coś takiego, coś grejpfrutowego, jakiś cytrus, więc bardzo takie zero waste'owe, less waste'owe opakowanie, które można poddawać recyklingowi. Następnie mój ulubiony filtr Eenie Mini, akurat to jest wersja bez pigmentu, lubię zarówno ten bez pigmentu, jak i ten z pigmentem, oba mają bardzo ładną wartość pH, oba sobie stosuję, aktualnie właśnie po raz kolejny mam tą wersję bezpigmentową, ale myślę, że pewnie kiedyś wrócę do tej z pigmentem, bo obie tak samo dobrze mi się stosowały, obie są fantastyczne, obie bardzo lubię. I właśnie już kolejne opakowanie mam w zapasach, już mam rozpoczęte, więc co tu dużo mówić, po prostu jest to mój ulubieniec, do którego sobie systematycznie wracam. O, jeżeli mowa o Eenie Mini, to mam tutaj też tonik. I to jest tonik, który bardzo spasował mojemu Adrianowi. Bo ten tonik, on ma dość ciekawą konsystencję, jest całkiem taki, może nie tyle gęsty, on jest jak mleko, on ma bardzo dużo substancji nawilżających. I mój Adrian bardzo lubi, jeżeli czuje, że kosmetyk faktycznie daje uczucie nawilżenia. Do niedawna Adrian stosował hydrolaty, no było ok, nauczył się, że trzeba skórę tonizować, no ale po tym jak zaczęłam sprawdzać wartości pH hydrolatów, to pożal się Boże, ale okazało się, że wiele hydrolatów, które Adrian stosował, no niestety nie ma odpowiedniego pH. A on przy swojej skórze suchej, no widzi różnicę, jak jest pH odpowiednie, a nieodpowiednie, no ale on też mi nie mówi wprost, że Aga, bo coś tam jest nie bardzo, tylko on tak bardziej, a coś jest nie tak, mam skórę suchą, nie? No i że on nie jest zbyt wylewny w słowach, jeżeli chodzi o pielęgnację, to też czasem ciężko mi jest mu powiedzieć i o co chodzi. Jak go czasem proszę, no powiedz mi coś o tym kosmetyku więcej, no fajny był. No jak był fajny, no to się domyśl, Aga, co to chodzi, że był fajny. Ale jak z nim rozmawiałam, to właśnie on ten tonik doceniał za to, że czuć nawilżenie i za to, że nie ma dodatku kompozycji zapachowej, dzięki czemu właśnie jego wrażliwa skóra nie reaguje jakimś podrażnieniem, zaczerwienieniem. Początkowo troszkę nie był przekonany do formy takiego, wiecie, bo to trzeba wylewać na rękę, ale przez to, że jak zobaczył, że to jest faktycznie taka przyjemna ta formuła i po prostu to jest na tyle treściwe, że już nie dałoby się tego spryskać jako atomizer. Po prostu atomizer nie jest do tak treściwych preparatów przeznaczonych. Więc jak on zobaczył, że to jest no taki trochę kompromis, musisz sobie wydobywać na rękę, więc może to jest trochę bardziej upierdliwe niż stosowanie jakiegoś szpreju, ale dzięki temu masz naprawdę super kosmetyk nawilżający i on to tak polubił, że on potrafi po goleniu, a jest osobą łysą, więc sobie też tam podgala, wiecie, tył głowy, gdzie tam jeszcze jakieś resztki włosów mu rosną, to on po prostu potrafił sobie tym, najpierw jak ja to używam, to mi to podbierał na rękę i sobie łysinę po goleniu przejeżdżał, bo samo to mu zapewniało uczucie komfortowe nawilżenia, pomimo ultra lekkiej formuły. Ja też sobie testowałam ten tonik, był ciekawy, był fajny, był ok, tylko stosując tak treściwy tonik i do tego jeszcze właśnie dodatkowo jakiś krem, który też ma działanie nawilżające, dla mojej aktualnie trądzikowej cery to było po prostu za dużo szczęścia naraz, za dużo nawilżenia, więc ja muszę mieć troszkę lżejsze formulacje. Wiem, że też producent tutaj rekomenduje, że można stosować to jako kosmetyk solo, czyli właśnie przy skórach tłustych, trądzikowych nakładać ten tonik sam i już kremu nie dokładać i rozumiem, że on zapewnia nawilżenie i tak dalej, ale ja jestem z tych osób, które wolą mieć osobno kosmetyk do tonizacji i osobno do pielęgnacji, żebym takie miała poczucie, że na pewno ja dobrze skórę stonizowałam i dobrze nawilżyłam. Ale to wiecie, to są już takie moje indywidualne preferencje. Mówię Wam, że tutaj taka możliwość jest, a nuż którąś z Was to zainteresuje. Natomiast jeżeli chodzi o sam efekt nawilżenia, nie można nic temu kosmetykowi odjąć, bo jest faktycznie bardzo mocno nawilżający. Kolejny kosmetyk to jest Felicea i to jest taki olejek i do skórek, i do paznokci, i do dłoni. To jest dokładnie naturalny olejek regeneracyjny.
I to jest olejek, który mi pokazał, że moja skóra już się starzeje, ale tak naprawdę konkretnie z tego względu, że ja przez wiele, wiele lat byłam w stanie stosować sobie same oleje. Czy to w pielęgnacji twarzy, na przykład na noc, czy właśnie jeżeli chodzi o pielęgnację dłoni. Przez długi czas ja używałam takiego olejku InfoSkin. No i po pewnym czasie zauważyłam, mając kolejne opakowanie InfoSkin, tego olejku, że on mi już tak nie nawilża skóry, dłoni, a wręcz przeciwnie, mam takie uczucie, jakby skóra na dłoniach była bardziej wysuszona po tym olejku. No myślałam, że może po prostu coś mojej skórze nie spasowało, wzięłam właśnie inny olejek do pielęgnacji dłoni. Na początku było lepiej, było ok, ale summa summarum po zużyciu całego opakowania też to zauważyłam, że te dłonie są niby takie tłuste i powleczone okluzją, ale brakuje im nawilżenia. Dlaczego? To jest normalne, że tak się czasem zdarza, właśnie wraz z upływem lat, że po prostu skóra sama z siebie produkuje mniej NMF-u, kwasu hialuronowego, mniej tych wszystkich substancji nawilżających i to sprawia, że skóra wymaga już nie tylko okluzji, natłuszczania tych emolientów, czyli takiego hamowania utraty wody z naskórka, ale dostarczania też pod spód humektantów. I dlatego, jeżeli na przykład jest osoba w wieku dojrzałym i mówi, że jej oleje same nie pasują, to nie jest tak, że ta osoba zmyśla albo coś nie rozumie, albo sobie coś marketingowo wmówiła. Nie! Faktycznie w pewnym wieku warto jest stosować najpierw jakiś podkład humektantowy, a potem olej, żeby miało co wiązać wodę w naskórku i miało co skórę chronić. Albo właśnie stosować kremy, które są emulsyjne i które w sobie zawierają i tą część tłuszczową emolientową i tą część humektantową, taką bardziej właśnie żelowo-wodną. Więc po prostu widzę już, że nie olejki do dłoni, ale właśnie muszę wybierać kremy do rąk. No tak po prostu wraz z wiekiem bywa. Kolejny kosmetyk, który zużył mój Adrian, to jest emulsja wianek i przez wiele, wiele lat Adrian był wielkim zwolennikiem tej emulsji łagodzącej. Miał porównanie do emulsji wow, miał porównanie do emulsji nawilżającej, jednak ta łagodząca była najlepsza i on sobie po prostu zużywał jedno opakowanie i zaczynał kolejne. Aktualnie przerzucił się na żel do twarzy Inimini i Adrian jest największym fanem kosmetyków Inimini, jakiego po prostu ja znam. On ma już tonik Inimini, on ma krem do twarzy Inimini, zdarza się, że on mi podbiera filtr Inimini. Jeszcze nie jest to tak, żeby na co dzień, ale zdarzyło mu się chyba przez pomyłkę, zamiast wziąć kiedyś swój krem, to po prostu mi podebrał ten krem z filtrem i jak mu czasem mówię, że trzeba się pofiltrować, jak jesteśmy gdzieś na urlopie, gdzie jest ciepło, a mam filtr Inimini, to nawet bardzo nie narzeka. Nie powiem, że nie narzeka, ale przynajmniej bardzo nie narzeka. No i właśnie teraz odkrył żel Inimini, znaczy już jakiś czas temu odkrył żel Inimini i postanowił sobie, że teraz będzie używał żel Inimini z tego względu, że on uwielbia Inimini, jest po prostu chodzące duże dziecko, nie? Tak jak Inimini było na początku firmą, która właśnie przede wszystkim miała kosmetyki dla mam i dzieci. To ja mówię, że to jest mój taki, no dzieciak, no po prostu ma skórę jak dziecko, delikatną i wrażliwą i suchą i Inimini mu pasuje. Następnie z Duetusa maseczka do twarzy, tylko że ona ma dodatek kwasu hialuronowego, kwasu salicylowego, gdyby to był kwas hialuronowy, to bym nie miała oporów, żeby stosować na twarz, a kwas salicylowy akurat na twarz moja cera źle na takie złuszczanie reaguje, więc ja sobie to zużywam do pielęgnacji ciała, bo akurat na ciele mam zmiany trądzikowe, ale że ciało jest chronione przed wpływem czynników zewnętrznych przez warstwę ubrań, no to pozwalam sobie na ciało tam, wiecie, troszeczkę więcej poeksperymentować z takimi mocnymi substancjami aktywnymi, więc na plecy, gdzie mam zmiany trądzikowe, taką maseczkę raz w tygodniu sobie nałożyć, jest ok. O, ciekawy kosmetyk. Only Bio z niacynamidem. To jest adaptacyjne serum normalizujące Only Bio. Ja je kupiłam w Rossmanie na promocji. I jak ja Wam pokazałam na Instagramie, że właśnie używam to serum, to wiele z Was mi napisało, że ono jakoś śmierdzi. Ja do tej pory nie czuję jakiegoś nieprzyjemnego zapachu. To jest tak świeży zapach. I on mi się kojarzy z jakimiś takimi szamponami, nie tymi naturalnymi, bo od kiedy używam kosmetyków naturalnych, to takiego nie czułam zapachu, ale jakby Head & Shouldersy, albo takie szampony, które miały być mocno oczyszczające i taki bardzo świeży zapach, więc to ma bardzo ładny zapach, bardzo przyjemny i nie wiem, dlaczego niektóre osoby mówiły, że im to śmierdzi, albo że zrobiło im to jakąś masakrę na twarzy, no ja nie wiem, może ja mam jakąś inną partię czy coś, bo nie kupiłam tego w momencie, kiedy to wyszło do Rossmana, tylko
kupiłam to, nie wiem, za 2 miesiące temu, jakoś tak, 3 miesiące temu, więc ja mam jakąś tą późniejszą partię, może coś tutaj poprawili, ale ja osobiście widziałam, że to był całkiem przyjemny kosmetyk. Może nie był to najlepszy kosmetyk przeciwtrądzikowy, jaki w życiu używałam, ale nie można mu odmówić. Miała wysokie stężenie niacynamidu. Widać, że goi zmiany trądzikowe, szybko się wchłania, żadnej tłustej warstwy nie zostawia. Więc powiem szczerze, dla mnie było to całkiem spoko serum, tylko biorąc pod uwagę jego cenę bez promocji, czyli 38 zł, liczmy 40, a za, jeżeli dobrze pamiętam, 60 miałabym emulsję Manilu, to jednak Manilu uważam, że była o wiele, wiele lepsza i też miała niacynamidu, znaczy przynajmniej mojej skórze bardziej odpowiadało, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Która skóra na co jak reaguje. No ja osobiście zauważyłam, że u mnie ta Manilu emulsja przeciwtrądzikowa zrobiła super robotę i mega się mi to spisywało, więc porównuję to jako takie dwa kosmetyki z średniej półki cenowej, ale tak jak ja sobie to kupiłam, nie pamiętam, to było chyba w jakiejś promocji za 20 kilka złotych, 24, 26 jakoś tak, chyba 24 za to zapłaciłam, no to była to całkiem przystępna cena i bardzo to był wydajny kosmetyk, jak za taką cenę na promocji, ale już te 40 dwa razy bym się zastanowiła, gdybym miała kupić w pełnej cenie. To już kwestia indywidualna. Następnie kosmetyk, no, na którego również bym nie wydała jego ceny, to jest krem pod oczy Nature Up takiej firmy. I ogólnie to jest o tyle przyjemny krem, że on ma działanie nawilżające oczy. On ma dodatek kofeiny. Natomiast ja nie zauważyłam tutaj jakiegoś wow efektu. I też w porównaniu do aktualnie używanego przeze mnie kremu pod oczy, czyli Mokosz, gdzie konsystencja tego Mokosza jest tak inna i czymś takim, co rzadko jest spotykane w kosmetykach. Tutaj, jeżeli chodzi o konsystencję, mogę to porównać do Biolavenu, do wianka przeciwzmarszczkowego i uważam, że tamte kremy dają mi bardzo porównywalny efekt, więc po prostu, no po co przepłacać. Ale to też zależy od tego, co u której osoby, jakie składniki aktywne zadziałają. I to był też przede wszystkim bardzo wydajny krem pod oczy. To mu nie można odmówić, że rzeczywiście wystarczył mi na bardzo, bardzo długo. Następnie Cien, antyperspirant. Bardzo często Wam właśnie pokazuję te antyperspiranty Cien z tego względu, że to są antyperspiranty. Bardzo dobrze chronią przed wydobywaniem się potu. Nic nie śmierdzi, jest zachowana czystość i świeżość w ciągu dnia. I już od wielu, wielu miesięcy, chyba już nawet, mogę powiedzieć, że nawet lat, bo już chyba ponad roku, może 2 lat je używam systematycznie. Po prostu zużywam jedno opakowanie po drugim. Składzik miodzio, naturalny, spełnia swoje zadanie. Czego chcieć więcej? No i bubel, o którym chciałam Wam powiedzieć, który bardzo mnie niestety rozczarował, bo to jest Radical i to jest szampon wzmacniający w kremie. Wydawał mi się być super fajnym kosmetykiem. On jest przeznaczony do wrażliwej skóry głowy i do włosów. I po prostu ze względu na to, że to jest taka konsystencja kremu, to uważam, że była to bardzo ciekawa opcja dla delikatnych skór głowy. Ja właśnie mam teraz tak, że moja skóra głowy ma łatwo się wysusza, bardzo łatwo robi się na niej łupież, swędzenie, więc muszę dbać o to, żeby używać taki szampon, który mi nie będzie jakoś podrażniał tej skóry głowy. No i jak stwierdziłam, że to jeżeli to jest konsystencja kremu, no to może to być super właśnie dla takiej delikatnej, wrażliwej skóry głowy. A ponadto, że to jest Radical ze skrzypem i jeszcze dodatkowo tu jest wskazane, że ma argininę, no to moje drogie, uznałam, że to będzie kosmetyk wspaniały dla mnie, która chce pobudzać wzrost włosów, nie? Kurczę, przecież Radical od tylu lat jest znany, te ich szampony ze skrzypem, że to są takie typowe na wzmacnianie włosów, na hamowanie wypadania, pobudzanie wzrostu. I tamte nie mają naturalnego składu, a ten ma! Więc jak ja to zobaczyłam, że naturalny skład, formulacja taka, jaka może odpowiadać mojej skórze głowy, i jeszcze dodatkowo te substancje aktywne, które prawdopodobnie pomogą mi, żeby czupryna rosła, stwierdziłam, ja pierdzielę, po prostu to będzie taki sztos, że ja Wam będę opowiadać o tym rano, wieczór, we dnie, w nocy i będziecie nic tylko kupować Radical, nie? Nawet tu jest wskazane, że pH neutralne. Ale stwierdziłam, no to sprawdzę tę wartość pH. Ja już sobie tym myłam głowę, no trochę coś tam swędziało i stwierdziłam, a dobra, zmierzę tę wartość pH, ale pewnie użyłam go za dużo, jak jest napisane, że na neutralny pH, no to w takim razie na pewno będzie dobrze. I co? No i się możecie domyśleć, nie? No nie jest to pH, które jest obojętne, ale też nie jest to pH, które jest fizjologiczne. I nawet nie jest tak troszkę ten, tylko tak,
że widzę, dlaczego mojej skórze głowy to po prostu nie odpowiadało. No każda z nas ma pewnie inną skórę głowy, inaczej reaguje na te wartości pH. Rozumiem, że są osoby, dla których to nie robi żadnego znaczenia, czy używa sobie nawet mydło do skóry głowy w kostce i uważa, że to jest dla niej super i okej, jak się komuś sprawdza, spoko. Ja niestety po używaniu tego kosmetyku miałam taki efekt, że miałam włosy... Włosy były spoko, bo włosy były oczyszczone, tylko skóra głowy niestety swędziała, pojawił się łupież. Używałam go, bo mi dużo osób tak pisze w komentarzach, że ja wymyślam, że ja przesadzam, że niepotrzebnie tak patrzę na tą wartość pH. No ale ewidentnie nie odpowiadał mi ten szampon. Zużyłam, bo kupiłam, przekonałam się, że z każdym myciem niestety było tylko gorzej, nawet jak używałam rozsądną ilość tego kosmetyku, bo wiecie, bo to było takie kremowe, więc na początku myślałam, może nakładam po prostu za dużo, bo się boję, że to się nie spieni. Nie, to się pieniło fantastycznie. Fajnie się po tym włosy kręciły, no bo jak jest tak troszkę podniesiona wartość pH, to często jest też tak, że właśnie mocniej wtedy taki kosmetyk oczyszcza, no i gdzieś tam właśnie skręt jest troszkę bardziej podbity, no bo nic nie oblepia ten włos. No nie była to jakoś ta wartość pH, która była, tak jak Wam mówię, żeby ona była obojętna, nie? Ale jednak ja tu różnicę widzę i jednak wolę zostać przy szamponie, który ma fizjologiczne pH, bo po prostu widzę, że dla mojej skóry głowy jest lepszy. Więc no, jeżeli dla Was pH nie robi różnicy, a chcecie naturalny szampon, no to wtedy faktycznie to może być ciekawa opcja. No ale jednak ja z tym kosmetykiem dłużej zostać nie mogę, a szkoda, bo naprawdę miałam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę dla mnie. Ale znalazłam inny kosmetyk o podobnej formulacji w drogerii, w podobnej cenie, też taki kremowy i który ma fizjologiczne pH, bo od razu sprawdziłam, jeszcze nie używałam, czy mam go w zapasach, ale wiem, że testować będę. Sprawdzajcie aktualizację pielęgnacji włosów, na pewno tam więcej Wam coś na ten temat powiem. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!